Mimo że jest uważana za najlepszą w regionie, nad porodówką w Rydułtowach zawisły czarne chmury. Niewykluczone, że oddział ginekologiczno-położniczy w Rydułtowach zostanie przeniesiony do szpitala w Wodzisławiu Śląskim. Reorganizacja związana jest z niestabilnością finansową placówki, mówi dyrektor szpitala. To jednak nie przekonuje pacjentek. O planach reorganizacji mówiono już od dłuższego czasu, nigdy jednak głośno. Teraz już wiadomo, że szpitale w Rydułtowach i w Wodzisławiu Śląskim czekają zmiany. Program obejmuje koncepcję reorganizacji komórek organizacyjnych szpitali. Celem władz powiatu jest bowiem uniknięcie sytuacji, w której musiałby dokonać prywatyzacji lub likwidacji któregoś ze szpitali. Niestabilność finansowa szpitala jest główną przyczyną planu wprowadzania zmian. W 2014 roku powiat wodzisławski dołożył do szpitala ponad 5 milionów złotych. W tym roku szacuje się, że kwota wzrośnie do 7 milionów. Jest to plan, który na dzień dzisiejszy jest na etapie weryfikacji, konsultacji. Zakłada on ewentualną zmianę lokalizacji i organizacji pionu położniczo-ginekologiczno-neonatologicznego, pediatrycznego, urazowo-ortopedycznego oraz rehabilitacyjnego. Oddział pediatryczny miałby zostać przeniesiony do Rydułtów, zaś oddział ginekologiczno-położniczy do Wodzisławia Śląskiego. Ten drugi pomysł nie spodobał się młodym mamom, które przyjeżdżają rodzić do Rydułtów nawet z Jastrzębia Zdroju. Są tu tak fantastyczni lekarze, położne, szpital jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie, także jest w pobliżu Radlina, Wodzisławia, Rybnika. Wiem, że dużo znajomych tutaj lubi przyjeżdżać z dziećmi. Pani przyjechała tutaj aż z Jastrzębia, tak, daleko. Ale no, tak jak tutaj koleżanka mówiła, no ludzie polecają kobiety, szczególnie tutaj. I naprawdę to jest moje drugie dziecko i w porównaniu z pierwszym porodem, to wolała rodzić tutaj na klepisku z tym personelem niż gdzie indziej w Złotych Ścianach. W Wodzisławiu Śląskim, w przeciwieństwie do Rydułtów, jeden trakt operacyjny może obsługiwać kilka oddziałów. Oprócz tego wodzisławska neonatologia może leczyć noworodki z problemami zdrowotnymi. W Rydułtowach takie dzieci są odsyłane do innych szpitali. Dyrektor podkreśla też, że atmosferę szpitala tworzą ludzie, a nie ściany, i dodaje, że personel placówki nie powinien mieć powodów do obaw. Jeszcze raz podkreślam, są to plany. Natomiast czy zostaną one zrealizowane, czy nie, podejmie dopiero w tym temacie się stosowna uchwała. Dojdzie ewentualnie do zmiany lokalizacji. Personel pionu położniczo-ginekologicznego dostanie propozycję ewentualnego przejścia w całości do drugiego miejsca. Ostateczną decyzję, czy i jakie z proponowanych zmian wejdą w życie, podejmie Rada Powiatu Wodzisławskiego. Do tematu wrócimy w jutrzejszym raporcie reportera.